Witam serdecznie na konferencji po meczu 20. kolejki EWNR z drugiej ligi, w którym Garbarnia Kraków pokonała Wisłę Puławy 2-1. Jest z nami trener drużyny, gości pan Mariusz Pawlak. Panie trenerze, proszę o komentarz dotyczący meczu. Dzień dobry państwu. Na początku oczywiście tu gratulacje dla gospodarzy. Powiem tak, przyjeżdżaliśmy, spodziewałem się oczywiście trudnego spotkania, natomiast myślę, że po 45 minutach to spotkanie było bardzo trudne. Ze różnych względów, ja tutaj też nie będę się rozdrabniał, bo pewnie szkoda czasu. Natomiast drugą połowę, no to na pewno zagraliśmy zdecydowanie pewniej, chociaż mówię, czym dłużej ta połowa trwała, to gdzieś tam te zmiany tych młodzieżowców, chyba trzy debiuty, tak, młodzieżowców, roczników 2005 i gdzieś myślami mówię, że gdzieś przyjemność oczywiście dla tych chłopaków, bo zasługują gdzieś oczywiście na grę gdzieś w seniorach, czy przynajmniej na wprowadzanie, ale mówię, no w trudnym momencie wchodzili i myślę, że i dla nich, i pewnie dla seniorów też, którzy no gdzieś tam próbowali jeszcze ten wynik gonić i przynajmniej powalczyć o ten jeden punkt, no to utrudniało. Nie ukrywam, że dla mnie również, ale mówię, ta runda dziś, cała runda nasza, jeśli chodzi o Wisłę Puławy, to była trudna, naprawdę trudna z różnych względów i mogę tylko ewentualnie tutaj podziękować tym oczywiście wszystkim, którzy gdzieś tam byli blisko nas za te pół roku. Mam nadzieję, że te wnioski, duże wnioski, które no, nie dały nawet nam dzisiaj, tak, punktów, bo na pewno to tych składowych jest dużo, jeśli chodzi o nasz klub, to mam nadzieję, że na wiosnę będziemy regularnie zdobywać punkty, bo pokazaliśmy tylko w pojedynczych meczach, że możemy gdzieś coś, o coś więcej zagrać, ale tak naprawdę to gdzieś pokazaliśmy też, znaczy dzisiaj też, że niestety w pewnych momentach sobie nie możemy sami pomóc, także dziękuję, z mojej strony to tyle. Bardzo jestem zadowolony z pierwszej połowy, której uważam, że zagraliśmy to była jedna z najlepszych połów w tej rundzie. Obawiałem się tego meczu, bo wiadomo, że zawsze z tymi ostatnimi spotkaniami to bywa różnie z formą zawodników, kiedy te głowy są już częściowo na wolny, na wakacjach i tego się obawiamy. Natomiast weszliśmy w ten mecz kapitalnie i uważam, że w 25 minut można było ten mecz już zamknąć. Kilka sytuacji, kilka fajnych uderzeń, pełna kontrola meczu. W zasadzie pierwsza połowa była bardzo, bardzo fajna. Nie wiem, co się stało w drugiej, że straciliśmy tą organizację przede wszystkim gry. Było bardzo dużo bałaganu, wkradła się nerwowość, straciliśmy bramkę. I ta druga połowa dla mnie do zapomnienia, ale całokształt myślę, że zasłużone zwycięstwo i myślę, że bardzo dobra runda, bo jednak zgromadziliśmy tyle punktów, że przed rundą na pewno nie zakładaliśmy, że będzie ich aż tyle, bo jak wiecie, budowaliśmy ten zespół przez kilka tygodni w okresie przygotowawczym, więc nie była to łatwa robota, ale efekty jej są póki co całkiem dobre. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Piotr Ćwika, do Kraków. Panie trenerze, w jakich nastrojach, z jaką głową, z jakim mentalnym udać się teraz na przerwę i odpoczynek? Potrzebne było to zwycięstwo, żeby spuentować jakby tą rundę. Myślę, że dużo optymizmem będziemy podchodzić do przygotowań na wiosnę. Także też fajnie, że wygraliśmy, bo to zawsze inaczej się właśnie schodzi na przerwę po zwycięstwie, bo ten optymizm jest oczywiście wtedy taki rzeczywiście duży i myślę, że jak się dobrze przygotujemy, to w rundzie wiosennej będziemy grali nie gorzej niż na jesień. Tak, dobrze oświadczy, że ta selekcja była całkiem nieźle nam wyszła, że tak powiem, że ci zawodnicy, którzy przyszli, to większość z nich nie zawiodła i jakby wpasowali się w ten sposób grania, który realizujemy. I to też się przełożyło na wynik, bo to nie zawsze jedno niestety idzie z drugim, a tutaj jeszcze te wyniki są naprawdę niezłe i dlatego jesteśmy usatysfakcjonowani. Na pewno jakieś korekty w składzie będą, bo na pewno jakieś zmiany przygotujemy po to, żeby ten zespół jeszcze wzmocnić. Natomiast póki co jesteśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy do tej pory. Bo drużynę można tworzyć jako na sposoby. Czyli albo tworzymy drużynę z tego, co mamy, albo mamy swój autorski pomysł i próbujemy dostosować tą
Tak, dlatego szukaliśmy zawodników o określonym profilu, którzy wezmą na siebie ciężar gry. Natomiast wiemy o tym, że jeszcze jest kilka innych uwarunkowań, bo jest konkurencja, jest też właśnie fakt, że nie jesteśmy jakby klubem pierwszego wyboru dla niektórych zawodników, więc to te kwestie transferowe są trudne. Ale myślę, że na to, na co nas było stać, to wykonaliśmy plan, no tak powiedziałbym, w 80%. Myślę. A z czego jest pan najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o całą przód tej rundy? Z tego, że w kilku spotkaniach zagraliśmy tak, jak sobie planowaliśmy, czyli ten sposób gry był bardzo widoczny, byliśmy jakby przewidywani w jakiś sposób przez to, że przeciwnicy wiedzą, jak gramy, ale mimo tego no, udawało nam się, zdobywaliśmy punkty, bo ten sposób gry doszedł do takiego poziomu, że ciężko było rywalom nas jakby gdzieś tam nam utrudnić naszą grę.